Dzień dobry panie dyrektorze. Witam pana bardzo serdecznie na portalu w gazecie Bolec Info. Kolejny sukces uczniów zespołu szkół budowlanych. Proszę powiedzieć jaki. Tak, no od dłuższego czasu nasi uczniowie tak miło zaskakują nas, ponieważ startujemy w różnych konkursach i zawodach. No i zdobywają pierwsze miejsce. No nie spodziewałem się, że aż tak wielki będzie sukces. We wszystkich kategoriach, wszystkich konkursach budowlanych nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce. Proszę powiedzieć, ile szkół startowało zawodowych w tym konkursie? Jeśli chodzi o region jeleniogórski, startowały 4 szkoły. No i tutaj wszystkie szkoły zostały pokonane. Nasza młodzież i praktycznie, i teoretycznie no, przewyższała tutaj umiejętnościami i wiedzą pozostałe szkoły. A na terenie Dolnego Śląska? Tutaj na terenie Dolnego Śląska rywalizacja była bardzo wyrównana. Dosłownie 1-2 punkty różnicy były. I tutaj wyprzedziła nas szkoła z Wałbrzycha. No ale tutaj w rejonie jeleniogórskim pierwsze miejsce, więc sukces. Jesteśmy bezkonkurencyjni. I czemu zawdzięczamy to? Mamy takich zdolnych uczniów czy nauczycieli? Tak, na sukces składa się wiele, wiele rzeczy. Bardzo solidni uczniowie, którzy poważnie traktują tutaj ten zawód. Duże zaangażowanie nauczyciela, który tutaj przygotowywał. No i to powoduje, że wspólna praca daje wymierne efekty w postaci pierwszego miejsca. Jak wygląda nabór uczniów na kolejny rok szkoły? No co roku coraz lepsza młodzież przychodzi do technikum. Myślę, że w tym roku tak samo będzie. I powtórzymy sukces zeszłego roku, gdzie mieliśmy do przyjęcia 4 oddziały, przyjęliśmy 5. W tym roku myślę, że ten sukces się powiedzie, chociażby z tego względu, że mamy bardzo nowoczesną bazę i wyposażoną, także kształcimy na bardzo wysokim poziomie. Czy nie martwi się pan o przyszłość szkoły w najbliższym okresie? Mając taką bazę, tak dobrze wyposażoną, nie martwię się, bo jednak rodzice i uczniowie docenią to i skierują kroki do zespołu szkół budowlanych. To życzę pełnego naboru i równocześnie życzę udanych wakacji, bo już dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. O.